Aż zapomniałem nagrywać tego, a takie mądrości poprawiłem. No. Pudar i jebanie, pamiętajcie. Dobra, idziemy do światła. To specjalnie dla was to robię. Bo wiem, że wasz user experience jest bardzo niski, kiedy nic nie widać. No dobra, nie idziemy do światła, przepraszam. Zmiana planu. Raziel 871028. Kurde, to jest nowy słup. Raziel. Nowy słup. Co ty na to? Czekajcie, bo gdzieś wbiegłem w jakieś maliny. Gdzie ja jestem? Będę szukał dziury w płocie. Fuck. Tu jest chyba. Hej ty kurde crazy motherfucker! Patrzcie, bo wołam go, on nie słyszy chyba. Mietek kurde zginął, Mietek ty leszczu. Czemu ci... Mi się wydaje, że mi przestał dźwięk działać w Battle Royale, bo ja nie rozumiem, czemu ci ludzie mnie nie słyszą, albo oni nie chcą mnie słyszeć. Sub hype! Raziel. Lubię tych nowych subów. Nie wiedzą, czego się spodziewać po tym live'ie. Nie wiedzą, co czynią. Jak już jest 3-miesięczny sub, to już wiadomo, że jest zaprawiony. To jest taki już młody dakutazik. No, a taki po kilkanaście miesięcy to już są takie grube suby. To już są najtwardsi z najtwardszych. Co tam gonił? Mikrofon testowałem. Stary, strzelają się tu. Ja nie wiem, co mam robić. O której ty grasz w co innego? Nie wiem, może nigdy, wiesz, bo tak dobrze mi się gra. Czuję zwycięstwo. W której grze była Daria? Właśnie w tej, tylko na innym modzie. Na innej wyspie. No i wszystkie suby wiedzą, co robić, jak gonił wbija. No może nie wszystkie, ale całkiem spora część. Boże, to były strzały z karabinu. Myślałem, że komuś się mikrofon włączył. Jakaś rzeka tu jest, to jesteśmy tu. Co ty tam, sołek? Wiesz jak jest? Stary, co ja ci będę mówił? Przygoda życia. Czarno jak w dupie, nic nie widać. W oddali jakieś budyneczki, nie? A ludzie to oglądają. Suby dają, mam... Ja bym zrobił takie subtraina, ale by był sub raz na 10 minut. Da się tak ustawić? No bo dobra, jak? Powiedzmy sobie szczerze, raz na 5 minut, no bo normalny subtrain ma raz na 5 minut, tak? Ale no. My jesteśmy w Polsce, nie? To możliwe. Ale da się ustawić, ile tak? Chcesz. No w tym... co ustawił. A da się zrobić tak, że takie kolejki się doczepiają i twarze subskrybentów siedzą jako... Ej, ale to by było świetne, jakby ktoś coś takiego zrobił. Kurde. Taka ciufcia na dole, nie? No, ale z awatarami. I taki wagonik dojeżdża. I tak dojeżdża wagonik. To by było najlepsze. Ale to by było zajebiste. I na przykład wtedy ten awatar, który ma siedzi na czacie, jako maszynista, na jeden siedzi jako maszynista, a jak się doczepia nowy, to robi huuuuj i odjeżdża, ale się rozmarzyłem. Ktoś już tu był, bo zostawił, dobra, tu to mam. Idziemy dalej. Tu widzę jakieś budynki fajne. Ustaw subtrain raz na 24 godziny. Jest dobrze tutaj. No. To by, ja bym to widział tak, że wjeżdża taki pociąg i są w nim te jakby te awatary tych ludzi różnych, nie? Którzy zasubskrybowali są w pociągu i się tylko taki wagonik doczepia i odjeżdża. I tak za każdym razem, kiedy subtrain się robi. Ale już widzę sobie, sobie ludzie na awatar dali, pewnie jakiegoś głupiego siusiaka albo coś. No ale nie, to by bana dostawali. To by został, a bamby też został. To kiedy gramy w Genital Giant Sting? No właśnie, to chyba nie działa jeszcze, nie? Jeszcze nie działa, nie? To moja ulubiona gra. Jestem w stanie za to przyjąć bana na Twitchu. Te. No zagramy kiedyś tam, jak będę miał i tak w niedzielę, albo w ten, jak i tak robię przerwę. Jaką przerwę robisz? No robię przerwę weekendową na jeden dzień od streamów, nie? Czyli akurat bamby wszedł pewnie jakiś 24-godzinny.
Tak trochę głupio dostawać bana, wiecie, na Twitchu, jak się jestem. Ale to kurde gra jest normalna, no. A nic nie widzę, ej, zgubiłem się w pomieszczeniu. Ja wychodzę stąd. Dadzą jakiś budynek oświetlony bardziej, o tu. O kurwa, Daniel Magical teraz jest na Jaroku, ogląda stream. Co znaczy na Jaroku jest, ogląda stream? Jak to jest na Bo jest Jaroku? Na tym, na projekcie Jarok, teraz jest Petzor, nie? On sobie gra w CS-a, no. Bo jest druga runda chyba, no i patrzę na czacie na hitboxowym, bo to jest na hitboxie, no to patrzę, Daniel Magical się napisał, Jarok here, Jarok here. No i dobrze, może, bo on też przecież chciał być, ale nie wiadomo czemu go odrzucili. A ja widziałem w ogóle, że on się zmienił, on w jakimś garniturze tam streamuje czy coś. Moim zdaniem to już nie jest ten sam Daniel. Ja nie rozumiem, na tym Jaroku już są kurde jakieś rakiety, czemu nie wziąć takiego Magicala jeszcze? No nie wiem, spoko jest. O kim ty mówisz? Albo kurde Rafoniksa. Ty to byś chciał tego od Lola, co pieskowi zlizał paszczkę. Netronel jest najlepszy. Kurde. Wiecie, no ale Netrodal to nie jest stary taki, kurde, ten... No ja widziałem tego streama, on całkiem wygląda normalnie i ja nie wiem, on nie po co patolem, on ten wylizał ten pyszczek, czy po prostu... Nie wiem, właśnie ja też nie mi się on wydaje, że on jakby był. Nie szczaił, że to takie dla niektórych ludzi nie może być nic coś nie tak, lizanie pyszczka. Nie, no nie może, to nie, bardziej, no, ja mi się wydaje, że on kocha tego psa. Nie tak kocha, nie tak jak wy sobie wyobrażacie, po prostu lubi tego psa i są blisko ze sobą. Nie tak blisko, jak no, sobie myślicie. No dalej, pogrążaj się i go. Ale dla niego to nie jest dziwne, że go tam pocałuje, nie? A wy na przykład patrzycie i dla was to jest dziwne, bo wy nie kochacie zwierząt. Tak? Jest różnica między pocałowaniem a wsadzeniem buzi psa do mordy. O Boże, nie wsadziłeś nigdy chomika sobie do ust? Dla beki. Nie. Ten stary, nie, nigdy nie byłeś, kurde... Kurde, spokojnym gościem, nigdy nie byłeś. No co ja ci powiem? Nie cyganiasz, ty jesteś kurde. Kurde, noktowizor potrzebuję, bo jak nie znajdę noktowizora, to jestem w dupie. Przecież w życiu tu nawet mogę przejść obok typa i go nie zobaczę. Ej, powiem ci, że. Ej, powiedz mi, Goniu, czy cyganiasz to jest twoje drugie konto? Czasami. Nie, tak? Cyganiasz to jest kurde młody, gniewny widz sama. No, cyganiasz ma 12 lat. Ale kurde, jak na 12 lat, to może. To zachowuję tak na 11. Nie no, kurde. Są, no ale powiedz mi, czy ty kurde przez gimnazjum nie przeklinałeś dużo? Znaczy ja nawet teraz, teraz nawet przeklinam dużo, a to nie znaczy, że jestem niedorozumięty. Bo że no takie... Tak, Borda tam no. Są. Bo cię dojadę zara. Ej, ale ile razy już cyganiarz dostał bana? Kilka. Dużo. A już chuj, dobra, mam 12. Ale jak mam 12, to ciśnie dobrze leszczy. A czy to jest może ten brat Daniela Magicala, ten młodszy? Ale wiecie co, Gimolek jest gorszy, bo strasznie wyzywa. A Gimolek nie ma przypadkiem moda u Nexosa. Chyba bana. A u Nexosa to baba. Pamiętam, że Gimolek jest zawsze... Nexos grał w tego Garry's moda? Moda, pamiętam. I tam jest taka mapa, że się filmy puszcza w kinie. Wyłaź no, kutasiarzu! No, to Gimol zawsze puszczał jakieś kurde penisy. Czekaj, wyłaź kutasiarz, czekaj. Nie wiem, czy on wyszedł i wybiegł i go nie ma. Co ten koleś robi? Ciemno jak w dupie. Noktowizor, moi drodzy. Kurwa, no tu nie widzę nic. Ja pierdzielę. A tu ten cały projekt Jarek jest na ja tym hitboxie, ojeju. Wszystko kurde jasne. Jak się tu schodzi? Tędy? Ty kuc, jak ja cię zbanuję, to mnie u Nexosa nie zbanujesz, no i co ty na to?
Kurde, coś przyszło, a nie, myślałem, że jakiś donate był albo coś, bo mi tam się przesunęło po ekranie, ale to nie. Kurde, zlutowane. Dziwię się, że ten koleś za pierwszym razem, jak w niego strzelałem, nie umarł, nie? Trafiać nie umiesz. A może trochę. Ale ja naprawdę nie rozumiem, co jak tobie się chce. Czemu ty. Ty masz zbanowany Altis Life? Nie wiem, może nie, chyba nie. A co? Bo typ napisał, so będzie Altis Life i dostał bany, a patrzy, że nie spamował. Time out albo bany. Nie wiem, wiesz co? A kto mu dał? Właśnie. No nie wiem, no pytam, czy to ci bot zbanował, czy kurde jakiś mod. Nie mam pojęcia zielonego, co ja tu jestem streamerem, czy ustawiaczem tutaj rzeczy różnych. Kurwa, znów tak ciemno u góry. Jedno co nas ratuje, to to, że jak się jest na zewnątrz, to nie jest tak ciemno aż jak w dupie. A jak Żydol, to spoko. My jesteśmy tutaj dokładnie, czyli jesteśmy w sumie w strefie, nie? Jest to dobrze. Już doszliśmy do tego, są, że cyganiarz ma 12 lat, Twitchasz tak nie jest 18, ale nadal nikt nie wie, kim jest Żydolek. Ich tatą. Pod latarnią fajnie chodzić, lubię to. Przyda ostrzał. Kiedy moda dostaniesz. Cyganiarz, ty moda dostaniesz, jak kurde kiedyś przyjadę do Soła i Soł nie będzie patrzył i na jego konto wejdę i ci dam. To jest jedyna możliwość, tak myślę. Napijmy się czegoś, kurde. Trzeba się tu trochę odrodzić, co? Cieszę, że Żydolek to legenda. No i co na tym projekt Jarok? Czy wyżeście już tam znaleźli swoich faworytów? Powiedzcie mi. Ty go nie, w ogóle nie widziałeś nic, więc się nie wypowiadaj. Widziałem. Co widziałeś? Netrodal. Najlepszy. A Netrodal się zgłosił do tego projektu, czy nie myślisz? Nie mam pojęcia, bo ja nie widziałem tej listy, wiesz. Ani nie widziałem, ani nie mogłem wybierać nikogo. No bo jak biorą jakiegoś Demonidas, kto to jest Demonidas? Nie wiem, pewnie jakiś spoko koleś, jak go wzięli, no. I powiedz mi, czemu jak kurde na kalendarzu klikam Demonidas, to mi nie pokaże jego no na przykład. No właśnie, na to Twitchu. Jest najgłupsze, co jest. W życiu ich nie znajdziesz na tym. Nie mówiąc o tym, że czasem na kalendarzu masz Demonidas, a czasem masz napisane przygody Demiego. Stary, ktoś tam miał napisane, nie wiem, jakieś. Jeszcze nie mogę skopiować, na serio? Tak, no, zjebane to jest. Jezu, masakra. Kto to wymyślił? Nie jesteś w stanie jakby... A w ogóle są jakieś linki do nich gdziekolwiek? Nie, nie ma nigdzie do nich linku. No to kurde, to nie jest projekt Jarok, tylko projekt Hitbox. Kurde. Nie wiem w jaki sposób właśnie wziąć i sprawdzić, kurde, kto jest kto. Bo ja chciałem wbić na przykład, chciałem sobie zobaczyć, tego kolesia nie widziałem, ale bym sobie zobaczył, jak on streamuje, nie? Tego łosia czy coś. Właśnie mnie interesuje nick Demonidas. Kto to jest Demonidas Twitch? Czekajcie, co nie wiem, do mojej broni? Jezu, gra w WoWa, to nie. Ale teraz w CS-a gra chyba, nie? Bo, a nie, bo to nie ten, co teraz tym jest jakiś inny. Tak, ja Demonidas mówię. Ledziu to skądś kojarzy. Ja widziałem tylko tego typa łosia, co polował na zwierzęta, fajnie polował na te zwierzęta i tam się znał na broni, mówi tu jakiś taki kaliber, tu coś, serducho, dzik dobry, tam ileś kilogramów, widać było, że się zna trochę na tym, nie? Noctowizor. Fuck. O kurwa. Życie stało się piękne w tym momencie. Działa z tą bronią. Powiedz mi, co, czemu ty jeszcze nie jesteś na hitboxie? Tam jest tak super. Wiem właśnie. Ja chyba lubię się samo masochizmować. I masz emotki 10 razy większe. I więcej. Już byś miał stary 3 psy stulejarze. Z tymi masowami.
Wiem, i większe są, i jest więcej, i wszystko jest większe tam. Siema, so, w końcu trafiłem na live'a o dobrej porze. Ja nie rozumiem. Ja na przykład, no, w armę mogę sobie pograć, ale ja nie umiem oglądać army, bo ona jest taka nudna moim zdaniem. Nikt tego przecież nie ogląda. Ludzie mają tylko słuchawki założone i co innego robią, człowieku. No to ja przeprowadzę teraz ankietę wśród subów. Stary plebs to w dupę. Kurde, kto ogląda i super jest gra, ten wpisuje soul face, a kto słucha tylko rozmów, to soul gonio. I się okaże. Czy się poprawiły zarobki na Twitchu? Poprawiły się ostatnio zarobki na Twitchu, ale na przykład znów się pogorszyły, więc to jest taka, wiecie, sytuacja, nie wiadomo. Poprawiły się zarobki, na przykład dzisiaj, ale reklam nie ma. Dzisiaj jest godzina 13.30 i mi się udało jedną reklamę puścić, bo wcześniej technicznie się nie dało. Patrz. Widzisz, soul face, stary. No i widzisz. Ale patrz, ile jest, no nie no, kurde. A tam jedna osoba ci spamuje ciągle. No. Dużo jest takich, że i to robią, nie? Bo oni wiedzą, co jest dobre. Jedna opcja była taka, że albo oglądasz grę stary i słuchasz, a druga, że tylko słuchasz, to jak mogą dwie na raz robić? Bo może raz tak robi, raz tak. Odejdzie, coś posłucha, coś potem. Ja kiedyś, kurde, ja miałem kiedyś takich trzech streamerów, których zawsze do snu oglądałem, w sensie, że wiesz, że jak mi się chciało spać, to po prostu sobie odpalałem sam głos i kurde sobie słuchałem, co oni tam mówią i zapomniałem, kto to był. Soul Shibo? Nie, to byli, jeden był Polak na pewno, czekaj, kto to był, bo to robiłem dawno temu. Zaraz sobie przypomnę. Ja, mieli spokojne głosy. Jeden to na pewno był Richard Hammer, bo on grał w tego Isaaca strasznie dużo i go zawsze oglądałem. Drugi to grał taki, w takiego Minecrafta, z brodą był. Znaczy no Minecrafta nie lubię, ale fajnie gadał typ. Jak on się kurde nazywał? Dom jakiś. Trzeci to jakiś Polak był, którego nie pamiętam. Czy jest submont na czasie, nie, czy same suby już tylko piszą? Nie pytajcie mnie kurde o te rożki. Bo ja nie wiem, ty rozumiesz, że ja snapy dostaję stary, kurde, czy jadłem te rożki z, kurde, z tymi, ze zdjęciami lodów? Że co? Dostaję snapy ze zdjęciami lodów, czy jadłem te rożki. Ale czemu? Bo żeś powiedział, że rożki nie chcesz dostawać? Nie wiem właśnie. No nie, bo ktoś mnie kiedyś spytał, czy stary, ja jadłem jakieś rożki, no ja nie wiem jakie rożki jagodowe, o jakie chodziło. Ciągle mnie pytał. I teraz, ja nie wiem, czy to ta sama osoba, czy to jest jakiś kult rożków jagodowych. Może kult jednego rożka, stary. Może to jest zdjęcie... Skąd wiesz, co on tam wsadził w tego rożka, stary? I pewnie oblepił tylko lodem. I ci wysyła zdjęcia tak naprawdę swoje... To jest jego bydlak, stary, a ty myślisz, że to jest rożek. To i tak się dziewczyną robi, kurde. No na pewno. Poka rożka. Coś się jaśniej zrobiło? Co tak nagle? Mam wrażenie, że tego nie prowadzi Lef, nie są, bo są gra, ja bo mówię. Bo ja gram. Gdyby nie gonił, to mielibyśmy tutaj dwóch widzów. Mnie i mnie na drugim komputerze. No bo mam, naprawdę mam odpalonego siebie na dwóch komputerach, mówię, zawsze to dwóch widzów mnie. Ja się staram po prostu, całego siebie wkładam. Dlatego dwa na dwóch komputerach odpalam streama. Dla mnie, wiesz, co było kiedyś najgorsze? Że człowieku, chodziłem, znaczy patrzyłem sobie na streamy, czy ktoś ciekawy gra. Sobie widzę, że jakiś koleś ma stary dwóch widzów, nie? Wszedłem do niego, grał tam, czekaj, w co on grał? W jakąś taką indie gierkę. Jakąś taką. No. Człowieku, okazało się, że on tam miał, wiesz, kurde, siebie i jakiegoś tam bota. Wiesz, takie, znaczy nie wiem, to dziwny jakiś bot był, bo no, chyba mu bota nie liczy jako widza, nie? Czy liczy? Było napisane, że to jest moderator bot i kurde, że jest widzem. Wszedłem do niego, człowieku, patrzę po cichu sobie, co on tam robi, on się ze mną przywitał. I głupio mi było wyjść po tym, wiesz?
Wiesz co, właśnie ja też kiedyś tak mówię, a wejdę sobie tam, poglądam coś jakiegoś tego. Stary, wchodzę, a ten kurwa od razu mi wyskoczyło, na, znaczy mu w ogóle na ekranie wyskoczyło, witamy kogoś tam, nie? Stary, że wszedłem na ten kanał. Mówię, ja pierdzielę, zostałem rozpoznany, uciekam. Czułem się trochę zestalkowany w tym momencie, a się przywitałem. Powiedziałem, że tak tylko przechodzę. Ciężko jest małym streamerom, no. Takie życie jest. Takie jest życie. No trochę jest takie życie. Wiesz co, tu się kurde gra się zagęszcza. Nie wiem, czy tygodniu to czujesz już, że tu sytuacja jest. Właśnie widzę, że takie zielone. Nie, łażę w kółko po tym samym deszczu. Polu, bo tak właściwie zastanawiam się, co mam robić. A schowam się za mur. Ty już jesteś w punkcie zero? Nie, nie, do punktu zero nigdy nie idę, bo wtedy jest najnudniej, bo wtedy tylko siedzę w punkcie zero i czekam. Nic więcej się nie dzieje. O! O, no i to jest ta sytuacja, na którą ja czekałem. Ja jestem tu, a tu jest strefa. Nie, Gimola zbanowali. Czemu z Gimolka zbanowali? Bo się przywitał, elo frajerzy. No ale tak to jest, no. Są tacy czatownicy, że po prostu przychodzą i od razu... Ja mam tak samo na NVIDII. Ja zawsze przychodzę na NVIDII i bana od razu dostaję. No dobra, ale Kojenek, 22.14, Twitch one month, aha, boku. Ciekawe. Ciekawe. No dobra, to weź mi to, Kojonek, weź to Goniu skopiuj tu mi gdzieś na TeamSpeak'a wklej, to ja to później zrobię. Odmienię w tym najdłuższym. No to co Kojonek napisał, tego linka, bo tam zrobił ładny taki poradnik. Słup za SMS. Ja mam powiem tak, jeśli macie inną możliwość, to nie kupujcie suba za SMS. Za niego się dostaje mniej niż dolara nawet. Znaczy ja za niego dostaję mniej niż dolara. Ale jak będzie, kurde, jak będzie więc... 500 subów, sub gol i nie macie jak inaczej niż SMS, no to tak, to trzeba. Jak nie macie, ale to jest ostateczny wybór, wiecie. Jest nawet coś, ostatnio sprawdzałem, że jest jakaś metoda płatności, że daje 0,7 dolara, 70 centów. Nie wiem, co, z czym kto zapłacił. Chyba kurde, musisz kurczaki wysłać pocztą. No też mi się wydaje. To jest chyba przelew, kurde, u pani w okienku w poczcie. Ja dałem SMS, żeby co mało dostał. Cyganiarz napisał. Cyganiarz, ale wiesz, że to na pewno ci, co mają tą firmę od SMS-ów, to są Żydzi, stary, i ty właśnie ich wsparłeś, a oni podbiją świat i banki, stary, przejmą wszystko. Przyczyniłeś się właśnie dzisiaj do ale tego. Ale czemu, powiedz mi, czemu tak jest, że SMS-y tyle zabierają? Bo ktoś sobie myślił, że będzie 50% tej kasy z SMS-ów zabierał operator. I się stary dogadali, to jest zmowa cenowa. I czemu nie ma właśnie operatora, który zrobi to za stary mniej? Dzięki, Szyszka. Widzisz, Szyszka przez PayPal. Szyszka, ty jesteś najlepsza. A ja w ogóle sobie pieniądze przesyłam bezpośrednio, nawet na Twitchu nie. Ja go nie mówi też bezpośrednio przesyłam za zabawianie widzów. Tak się wymieniamy tymi pieniędzmi, na zero wychodzimy. No tylko później za transakcję musimy zapłacić. I dlatego na zero wychodzimy, czyli nikt nic nie ma. Takie trochę jest. Ale to tak jest, te procenty się dodają, wiesz. Tu gdzieś coś tam, nie? Tu jakiś podatek amerykański, tu podatek polski. Za samych podatków to już mam na start, mam 30%, nie? Później, stary, oczywiście to idzie na PayPala. PayPal ma gówniany przelicznik z dolara, nie? Czyli już ci zabierają kolejne na przykład 5% z tego, a później to przelewasz, to znów do banku 5%, wiesz? Nagle się okazuje, że z tej całej kasy to 50% dostajesz. Ze wszystkiego, nie? No. Masakra. Te podatki. Podatki, opłaty, ale to nie są, bo to nie są uczciwe podatki. To są złodziejskie podatki. Ten polski to jeszcze mogę zapłacić 20%. Jak mam płacić jeszcze amerykański, za co? Nie wiem w ogóle z jakiej paki. Muszę się kiedyś przejść do jakiejś ten. Nie, napiszę do nich chyba. Napiszę do nich maila dzisiaj do IRS i się zapytam, czy oni mi podatek pobierają, bo ja już nic nie rozumiem.
Taki świat jest, kurde. Taki jest goniu świat. Ty wymiarowy chcesz ode mnie. Bo wymiarowy do mnie coś ostatnio pisał chyba. No Kristo dobrze napisał, 12-latek nie zrozumie. Na szczęście wszyscy tu są dorośli, to wiedzą, o co chodzi. Co się Dawid zastanawia? Co od sub dostaje? Nawet sub nawet bana może dostać. Wiesz, Dawid, więc uważaj. Ty, ale ciągle nie działa ten mas unban. Ja pamiętam, jakiś subów zbanowałem i nie umiem ich odbanować, nie? Do dziś. Nie wiem. Ale na serio unban all nie działa? No mi pisze, że you're not channel owner. Spróbuj wpisać stary ukośnik unban all. Próbowałem i to się takie okno otwiera i powinno odbanować wszystkich, ale to w ogóle zupełnie nie działa. Czekajcie, bo się strefa zmniejsza. To nie wiem. Dobra, moi drodzy, ruszamy w podróż. Bo tu się ludzie zabijają, a my nie ten. O, polowy się strzelają. A nas tam nie ma. No właśnie, po co komu mod? Tylko musi pilnować czatu później. Niewdzięczna robota. Dając suba na kanale sushi, bo równie dobrze możesz wyrzucić 5 dolków do jeziora. Tak źle nie jest. Masz super emotki, masz najlepsze, no to się liczy, nie? Nawet jak bana tu dostaniesz, to możesz po innych czatach chodzić i wkleić te emotki. A teraz każdy wkleja swoją ulubioną emotkę od Soła. Zobaczymy. No, co to będzie. Ale tylko jedną wolno. Za dwie będzie ban i trzeba drugiego suba kupować. O. Goniu, jaki ty masz dobry biznesplan, kurde. Widzicie, Goniu, to jest najlepsze. Gdzie się tam, kurwa, strzelają gdzieś z tyłu? Przecież oni umrą. Nie. O właśnie, to jest najlepsza emotka. Byku. Wiecie co? Zmienimy sobie amunicję. Będziemy mieli 20 naboi, ale takich, których nie widać, jak strzelamy. Bo te wszystkie są ze znacznikami, nie? To jest trochę kaszana. Z znacznikami to mówię, chodzi o to, że co któryś nabój, nie, jest taki smugowy. Czy smugowy, czy nie wiem, jak to się nazywa. I widać je. Z jednej strony to jest spoko, bo wiecie, gdzie ty strzelacie, a z drugiej strony wszyscy was widzą. Wszyscy. Rozumiecie, wszyscy, nie, że ktoś... Wszyscy. Jakie są zalety donatera? Szacunek. Ktoś daje donata, to znaczy, że ma więcej pieniędzy niż potrzebuje i nie wie na co wydać. No. Hmm. To w tym sensie. Jeśli są jakieś dziewczyny, które cię interesują na czacie, to od razu wiesz. To one od razu widzą, że mają do czynienia tutaj z czymś zamożnym. Który może sobie pozwolić na to, żeby odjąć bułkę swojemu dziecku od ust, a dać donata. Chyba śmierdzę. Ale że co, że się myłeś dzisiaj, nie myłeś? Nie, wiesz co, myłem się, ale coś się spociłem jakoś na dziko, nie wiem. Jak się na dziko poci? To znaczy, że prawie w ogóle się nie pocisz, a nagle zaczyna śmierdzić, nie wiadomo o co chodzi. Najprawdopodobniej, nie wiem, to jest ktoś, kurde, z tych antybiotyków albo co. Zesrałeś? Tak, pod pachą się zesrałem, no tak, z zibuty. Jest taka możliwość. Nie, nie, czasem tak jest, a to z jedzenia czasem, wiesz, tak jest, że jakby się inaczej pocisz, no ale co ja ten... Mówię, to chyba ten antybiotyk może tak działa. Ja w ogóle dziwnie się po tym antybiotyku czuję. Nie powiem ci, Goniu, o co chodzi, ale sam możesz wiedzieć, o co chodzi. Ja wiem, o co chodzi czasem. Czasem o to chodzi, nie? Oglądałem film ostatnio o antybiotykach i o super bakterii. Ja też wiesz? Widziałem i to był taki animowany. Widziałeś i oni to? Pokazywali, że, no. Że tylko jeśli naukowcy super będą te filmy. Super fajnie ten. To... Tylko wiesz, oni czekaj, jak on się nazywa? Ten. Bo oni wiesz, oni zbierają w ogóle na tym. Na Kickstarterze.
Gdzie to jest? Nie, na jak to się nazywa? Patreonie. I co, dałeś im tam dolara chociaż? Nie, ale jak patrzyłem ostatnio, to mieli stary 10 tysięcy dolców miesięcznie. No i dobrze, kurde. To są widzowie, nie? Że tak wspierają. Mam fajną dupeczkę, w szkole jest rok starsza, ale chuj z tym, nie wiem jak podbić. Gra w LoLa, GTA 5, FIFA, cud kobieta. No to nie podbijaj nawet, bo coś tylko śmieszysz. Bo ona jest spoko, a ty jesteś pewnie leszczem zwykłym. Widzisz, no i czemu widzisz, ty tak zbudzisz? No oszczędziłem mu kurde tego, oszczędziłem mu jednej życiowej porażki. Pamiętaj, wchodzisz tylko na pewniaka, to nie jest ten, wiesz, to nie, życie nie polega na tym, stary, że próbujesz różnych rzeczy i ci nie wychodzą, a ty próbujesz dalej i nagle jesteś miliarderem, nie, to tylko na filmach tak jest. Ale możesz spróbować, zaczyna się od koleżanki. O kurwa! Przecież nie było strefy, czemu nie? A nie widziałeś samolotu jak leciał? Widziałem, ale myśl... Ja pierdolę. A, bo on paczkę... Ale gdzie on gówno paczki? Gdzie on tą paczkę niby spuścił, jebany? Tutaj? Kurwa, się zbliżało do mnie te wybuchy, no już nic nie mogłem zrobić. Ja pierdziele. Ale wywalił, ale gówno. Nie, ja mam taką radę, kurde, zacznij umieć grać w LoLa i wykeruj ją do diamentu. Ale było no, dobrze, do stary, i się zaprzyjaźnijcie po drodze. Aha, do tamtej. A, weź tam, to już jest przegrana sprawa. Co tu jest? Bint, user action, 4, AV, kamera, UI item. O, da się to życie. Miłości nigdy nie jest przegraną sprawą. Co to był? Co? Marek Obciągarek. Kurde, Marek Obciągarek wyrzucił wam tę swoją mądrość życiową, kurde. Jak mnie zabili, ej, nie wierzę w to. To nie był zwykły nalot, to był nalot po zrzuceniu paczki, ale tam nie było żadnej paczki, więc nie wiem co oni. Wydaje mi się, że mnie admini obserwowali i stwierdzili, że należy mi się śmierć. Masakra.